Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Resident Evil. I przykład zrobię sobie save'y. Lecimy teraz do posiadłości, ponieważ wydaje mi się, że znaleźliśmy już przedmiot, którym będziemy mogli odblokować sobie drogę do laboratorium, do którego wejście znajdowało się chyba pod schodami. No i nie pozostaje nam nic innego, jak już opuścić te urocze ogrody. Bez zombiaka? Bez, cudownie. No, jeden zombiak się tu jeszcze szwenda. Paszał. Oho, wyminąłem cię między drzewami. Uoh! Do przodu, Chris, nie zatrzymujemy się. Pięknie, Chris. Teraz na drugą stronę, obok kruków i jesteśmy praktycznie w domu. Zaczynam się przyzwyczajać! Aaa! Oh fuck! Niego się nie spodziewałem! Ledwo go zobaczyłem, prawie na niego wbiegłem. O mój Boże. Save all. Save all jest moment klawą. I mym światełkiem w tunelu. Tu nic, nic. No to wracamy do jakże uroczej godomostwa. Powiedzcie mi, chcielibyście się znaleźć w takiej sytuacji jak Chris, Ladian ze strzelbą na prawo i lewo? I szukać różnych dziwnych rzeczy, uciekać przed kamieniami, wielkimi wężami, wielkimi pająkami, zombiakami, hunterami i dziewczynką w kajdanach. Która ma twarz swojej matki na twarzy. No powiedzcie mi. Czyż nieurocza perspektywa. Okej, dobra. Wróciliśmy. Wejdziemy do środka i do tych drzwi. Mam nadzieję, że dobrze kminie przynajmniej. I że tam będzie potrzebny tylko ten jeden. Okej, wejdziemy sobie tutaj. Pójdziemy przez skrót. Przez ogród. Nie ogród, tylko cmentarz. Save all. To coś zostawiłem w ogrodzie i się cieszę. Dawno nie znalazłem żadnej amunicji do Magnum. Fajnie by było znaleźć przez jeden magazynek. Tak, przynajmniej jeden. Na głównego bossa. No. Bo z strzelbą to będzie ciężko. Nawet tą ulepszoną. Okej, okay. Jesteśmy już tu, gdzie powinniśmy być. I teraz sprawdźmy, czy moja logika jest słuszna. No. Tak jest. A drugi? O, what the hell, no! Dobra, to jeszcze najbliższa skrzynia, gdzie jest. Kurwa, wydaje mi się, że wszystko zabrałem. Okej. Okay. Lecimy jeszcze do skrzyni w takim razie. Może coś zostawiłem, ewentualnie jakieś inne medaliony, które tam były. No, zwiedziliśmy wszystko. W zasadzie obleciliśmy dookoła. Byliśmy w leżu potwora. Tędy pójdziemy na skróty. Byliśmy w leżu tego potwora. Czyżby coś innego jeszcze tu było potrzebne? Potrzebujemy drugiego takiego medaliku. Tylko nie wiem, gdzie on może być. Momentu. Zaraz zobaczmy, co jeszcze mam w skrzyni. Chyba wydaje mi się, że mam w skrzyni taki drugi, ale coś tam wyszukaliśmy. Świetnie. Nie, powiedzcie, że my mamy coś takiego.
Mogę je połączyć ze sobą? Są okrągłe, a nie... Nie mogę. Jak się wchodzi do tamtego małego pomieszczenia okrągłego? Tutaj nic, na pewno nie. No tu zwiedziliśmy wszystko. Tu również. Tu nie byłem. Choć tam była ta roślina tylko, ale... Dobra, ludziska, z uwagi na to, że nie mam pojęcia, gdzie się teraz udać i co zrobić, i ja tutaj na chwilę was przeproszę, bo muszę się tego po prostu dowiedzieć, bo nie mam pojęcia, gdzie mam iść. A chyba zajrzę do solucji może, bo zabrakło mi jednego przedmiotu i serio, nie mam pojęcia, co aktualnie powinienem zrobić. Więc do zobaczenia za chwilę. No już jestem, ludziska. Słuchajcie, już wiem dokładnie, co trzeba zrobić. I długo bym chyba kombinował, zanim bym wpadł na to, że akurat to trzeba zrobić. Bo zapomniałem zupełnie o tym. I pamiętacie, jak szliśmy do ogrodu? W drogę właśnie do ogrodu. Tam były drzwi, do których trzeba było wsadzić taki medalion, żeby móc przejść dalej. Oj, niepotrzebnie zabrałem są te dwa medaliki, bo one nie będą teraz potrzebne. I... Tam, żeby wejść do tego, do początku właśnie ogrodu, trzeba było wsadzić tak samo takim medalium w kształcie sześcioramienny medalik. Natomiast teraz będzie można go zabrać stamtąd i zablokujemy tym samym drogę powrotną do ogrodu. Jednak uzyskamy tym samym dostęp do piwnicy i laboratorium. Więc to też powinniśmy teraz zrobić. Serio, długo bym chyba kombinował, zanim bym sobie w ogóle przypomniał, że ten medalik tak wygląda, bo ja zapomniałem o nim. Ja nagrywam, wiecie, ten materiał w dość dużych odstępach czasu. Czasem, no czasem robię maratony po 3 odcinki, po 4 odcinki, żeby mieć sobie zapas, a ewentualnie jak mi się dobrze gra. Ale robi zbyt duże odstępy czasu, by pamiętać takie szczegóły. Jak właśnie kształt medalika, jaki akurat włożyłem gdzieś w połowie gry. Dlatego... Ale w sumie rozwiązywanie takich zagadek daje spore satysfakcji. Zupełnie innej satysfakcji niż, wiecie, powiedzmy z rozwalenia 50 przeciwników. Tutaj faktycznie wykminimy, o co chodzi i uda nam się popchnąć tą, wydawałoby się, beznadziejną sytuację dalej. Skutkuje naprawdę sporym docenieniem tego, że twórcy naprawdę się postarali, tworząc przede wszystkim te zagadki. I ja chyba nie przestanę chwalić. Aktualnie w moim przekonaniu mocno się zastanawiam, czy nie wystawić tej grze w ocenie końcowej 10. Bo dawno nie grałem w tak fenomenalnego Residenta, w który nowoczesny wygląd i nowoczesna w miarę mechanika łączyła się ze starym klimatem i niezapomnianymi już dzisiaj dla mnie przeżyciami z oryginalnego Resident Evil. Oryginalnego nie będziemy nagrywać, ponieważ jest to w dużej mierze okrojona wersja tego, co właśnie widzicie. Wszystko jest po prostu tam brzydsze, bardziej toporne. Jedynka już może tak nie straszy w tej swojej oryginalnej odsłonie, bo tam nie ma takich patentów jak właśnie zombiak potrafiący wywalić drzwi, rzucić się na was, czy chociażby inne śmieszne, fajne rzeczy. O właśnie, o tym właśnie mówiłem, medaliku. I teraz mamy wszystko już, co jest nam potrzebne do pójścia do laboratorium. Z posiadłością żegnamy się już na dobre. Tak samo na dobre żegnamy się z ogrodem, a także domkiem ogrodowym dla gości.
A powitamy znacznie mroczniejsze lokacje i wykonane perfekcyjnie, przynajmniej tak były wykonane w podstawce. Tutaj nie wiem jak są, bo nie byłem tam jeszcze na remake'u. Ale i mówiłem o tym, że nie będę nagrywał pierwowzoru tutaj na PlayStation 1. Jeżeli chcecie bardzo zobaczyć pierwowzór, to zachęcam do odwiedzenia kanału Bunga. Znajdźcie tam pierwszego Residenta właśnie w oryginale, czyli z konsoli PlayStation 1. Też grał na emulatorze. Tam będziecie mieć oryginalną wersję i uważam, że nie ma sensu jej nagrywać, ponieważ jest to po prostu okrojona wersja tego, co teraz widzicie, ze znacznie brzydszą grafiką, taką faktycznie jak na możliwości pierwszego PlayStation. Nie mówię o klimacie, klimat oczywiście jest bardzo fajny, nawet w oryginale, ale mimo wszystko remake bije go pod każdym względem. No nareszcie, możemy tu wejść. Tak, otwórz te drzwi proszę. Drzwi, które od początku widzieliśmy, stoją wreszcie przed nami otworem. Cudownie. Coś tu jest może? Możemy zapisać, tak? No to ja sobie zrobię tutaj save'a też. I zobaczmy przede wszystkim, co nas tutaj czeka. Tak, to jest już chyba droga do laboratorium, moi drodzy. Coś będziemy brali stąd? Chyba nie. Nie uważam, żeby... Nie wiem, czy teraz, co teraz będzie nam potrzebne. Wiem, że te dwa medale będą potrzebne dopiero dużo dalej. Jak widzicie, nie śpieszę się też. Za bardzo. Iść obskurna klatka schodowa. Jeszcze tam mgła i dym. Ho, ho, ho. Very funny. Dobra, dokąd mnie to prowadzi? Zeszliśmy już na dół? Chyba tak. Kładki drewniane. Klimat pierwsza klasa. No i znowu świece. Wszędzie mi tu świece kładą. Jakby miała być jakaś romantyczna kolacja, tylko kobiety w obcisłym, erotycznym stroju brak. Gdzie ja jestem? Aktualnie jesteśmy ludziska, właśnie. Coś tu się świeci. Tu mi się wydaje? Nie, chyba mi się wydaje. No, coś mi się wydawało. Dobra. Schodzimy w takim razie na dół. Do tej ziejącej pod muchami dziury. Dużo niżej. Co jest? You're a bit of a mess up. Chris, take a piece of the action. What? O, cześć, Lisa. O mój Boże. Mam to zrzucić? Chyba tak. Okej. O, pięknie, dziękuję ci, Wesker. Za to osłanianie mnie. Wydaje mi się, że coś z tym powinniśmy zrobić. Dobrze, Wesker tam będzie punktował. Czyżbym go zostawił na śmierć przypadkiem? Lol. Nie wiedziałem, że coś potrafi skakać. Okej, ale bardzo chciałbym zobaczyć jeszcze... Tak, to jednak była matka. No okej. I... Nie pomogliśmy Weskerowi. No, w sumie trudno. Shit happened, Wesker. Bywa. Pozdrów mamę. Ale to znaczy... Tego. Richarda. To była jakby córeczka, tylko trochę wyrosła za pomocą wirusa.
Czyli one planowały ucieczkę. Przynajmniej ta matka chciała zabrać lisę. No ale niestety nie udało się Jessica Trevor zabrać córki. Coś jeszcze może tutaj jest? I chyba też nie będę miał tego magnum, o którym wam opowiadałem, że tutaj właśnie chyba byłby Barry, gdybyśmy grali Jill. I gdybym nie pomógł Barremu, to zdobyłbym magnum, ale zamiast Barrego niestety ja miałem Weskera. Wredny Wesker. Najwidoczniej to magnum jest tylko chyba w kampanii Jill. No, super. Gdzie ja teraz jestem? Pytanie. Wreszcie dostarliśmy do tego miejsca, co? Doskonale. I tu jest wreszcie wejście do laboratorium. Ludziska. No dobra, coś tu jeszcze może jest? Ciekawego. No nie, nie widzę. Dobra, zobaczmy, czy możemy otworzyć te drzwi. I nawet nie drgnącą. Cudownie. Dobra, pytanie numer jeden. Co jest tutaj? Bo coś na pewno tu będzie trzeba zrobić. Co się okaże, że będę potrzebował korbki. Albo czegoś w tym stylu. I mamy odpowiedź, po co były medaliki. No dobra, czyli wrócimy się po medalik. To było niedaleko, więc nie będzie to długie. Potrzebujemy teraz dwóch medali i wejdziemy do laboratorium. No i przy okazji save all 1, save all 2. No i to było już ostatnie nasze spotkanie z Lisą. Nie będzie nas dłużej męczyć. Tak, to jest też to miejsce, o którym wam mówiłem, że gdybyśmy pomogli Barremu, znaczy Weskerowi, to nie wiem, może byśmy coś dostali, albo chyba nie, chyba nic nie dostaliśmy, ale nie lubię Golesia. Później to jest główny antagonista chyba całej serii, więc... No nie będę wam spoilerował za bardzo. Nie chcę wam opowiadać po prostu całej fabuły Residenta, bo jest ona niezła. No może już oprócz późniejszej, gdzie już tak się wydumana zrobiła, chodzi mi o piątkę, szóstkę. Taka dziwaczna się już zrobiła. Dobra, tu jest ta skrzynia. Zresztą nie chcę mi się o tym wspominać nawet. Ale jeżeli chodzi o jedynkę, dwójkę, to jak najbardziej. Dobra, te dwie rzeczy poproszę. Save all od razu. I zasuwamy ponownie do tej fontanny. No nic, będziemy musieli sobie w takim razie poradzić z ostatnim bossem za pomocą zwykłego magnum. No dobra. Jakoś to będzie. Nie jestem wymagający, więc będę musiał zabrać dużo apteczek. W sumie same projekty tych lokacji są bardzo przemyślane i bardzo fajnie zrobione. Dobra, takie wzbudzają dreszcze. I niepokój. Okej, jesteśmy już tutaj. Umieścimy teraz medaliki. Tylko psy, żeby mi tu nie wyskoczyły jeszcze. Dobra, to jest... jeden. Jeden medalik tu. Przepraszam was na chwilkę, mam telefon. Okej, już jestem. Przepraszam was za ten mały przeskok. I jeszcze umieścimy oczywiście drugi medalik. W tym miejscu. I będzie to medalik wilka. Medalion w zasadzie. Są duże. No i teraz powinno nam się odblokować drugie wejście do laboratorium. Co? Dużo kasy mieli na budowanie tego. No goddammit, gdzie jest wejście? No, tu.
Dobra. I teraz mamy przynajmniej windę do zejścia niżej. Ale nie ma co. Duża część tego kompleksu jest po prostu zalana. Użyj windy. O, dysk muszę zmienić. No, dobra. Będzie fajnie. Zaraz do was wrócę. Muszę, chodzi mu o zmianę dysku, bo ta gra jest na dwóch dyskach. A drugi jest gdzieś na moim komputerze. Za chwilę do was wrócę, no hej. Okej, okay, już jesteśmy, zmieniłem dysk, spoko. Jeżeli interesuje was jak to zrobić, to wystarczy wyjść na chwilę i macie w zakładce plik, macie zaraz pod opcją użyj pliku ISO na zmień dysk, więc już wszystko powinno być dobrze, więc tak, save 1, save 2 i jak to wygląda pomieszczenie? Pomieszczenie jest dość małe, nie powinno być tutaj za bardzo problemów. Jeszcze niżej mam zejść, tak? No cudownie. Nie możemy tego otworzyć, te? No spoko. Da. To zejdźmy w takim razie po drabinie jeszcze. I jesteśmy w magazynie. Cudownie. Mamy szpulkę. Wow, te dźwięki. Dobra, save all 1. Save all 2. I wchodzimy, moi drodzy, do laboratorium. Wreszcie. Tu będzie czekać na nas parę chyba nowych przeciwników. Jeden chyba nowy przeciwnik. Przeciwnik jeden chyba nowy. Ale za to dość nieprzyjemny. Mówię o chimerach. No i zombia. Super. Show. Bij mu ten sztylet. Dlatego się nie udało zabić. No trudno, będzie trzeba sobie poradzić z drugim jak. No, chodź. Aż. Wredne małpy. Nie chcą umierać. Na stałe. Tam coś się świeci. I wejdziemy sobie najpierw, zobaczymy co oczywiście jest tutaj. I tutaj mamy drugi mały dysk. A też będzie nam potrzebne do czegoś? Jakieś dodatkowe wyposażenie może? Nie. Ale sprawdźmy to pomieszczenie. I tutaj wszystko jest zamknięte. Nie pamiętam, czy teraz powinniśmy użyć tego małdisku, czy dopiero później. Co? Może ja spalę te ciała. Żeby zaoszczędzić amunicję, przy okazji pozbieram też roślinki. Spalimy te ciała. Mamy tam kanister, z którego możemy użyć. A oszczędzimy amunicję na tych przemienionych. Ambienty mi dają po uszach po prostu. Co jest? Już nie straszcie, tak. Bierzemy mały flakonik. I dobra, tutaj już ustawiamy ich sobie. Drugi mały disk też gdzieś tutaj. Świetnie. No i spalmy ich. Zaoszczędzimy sobie problemu. Świetnie. Napełniliśmy. I od razu tak, panu podziękujemy. I panu również. Przy okazji odłożę jeszcze to. Dobra, teraz przynajmniej nie wstanę. Jest złoty ambient! Proszę cię, gro! Ja cały czas mam wrażenie, że ktoś mnie za chwilę atakuje. Przez słuchanie tych dźwięków.
Okej, dobra, mamy wszystko. W razie save all 1, save all 2 i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę, hejka!